Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zainstalujemy na naszym europejskim LG G2 oficjalnego Androida 5.0 z wariantu koreańskiego. Zapraszam. No dobrze, więc moi drodzy, zaczniemy od wejścia do recovery. Tak jak zwykle zresztą. Jak widzicie, ja mam teraz prawie że stokowego ROMa od LG. Jest to KitKat, ja go zastąpię Lollipopem. Na czym polega myk z tym samym Lollipopem? Tak samo będzie wyglądał, działał oraz... No, można powiedzieć, że to jest ten sam Lollipop, który wyjdzie do nas w najbliższych dniach, tygodniach, czy też może w miesiącach. Ale jest to Lollipop, który już wyszedł, no, chyba z 2 miesiące temu na koreański wariant G2, czyli to jest bodajże F coś tam, F320. Nie umiem wam podać konkretnie tego modelu. Aczkolwiek pierwsze co robimy to oczywiście Wipe, Advanced Wipe i tam Delphi Cache, System, Data oraz Cache. Internet Storage nie ruszamy, no bo po co? Oczywiście Swipe to Wipe. I teraz, jak widzicie, wyskoczył mi Error Sending Message to Add Storage, bla. O co tu chodzi? Ja, jak już mówiłem, przy instalacji CyanogenMod Moda 12, pewnego dnia chciałem sobie wgrać F2FS, już chodziłem w partycję Cache. No, ale po instalacji tego ROMu ta partycja Cache mi się naprawiła i teraz jest wszystko dobrze. Jak zauważyliście, ja mam teraz Bumped TWRP Recovery w wersji 2.8.4.0. Po instalacji będzie to 2.8.3.2. Ale pierwsze co, to oczywiście instalujemy sobie KitKat Bootloader, bo bez tego będzie słabo. Jeżeli macie ten KitKat Bootloader, to drugi raz go nie instalujecie. Ale jeżeli nie macie, to instalujecie. Jeżeli nie macie pewności, czy macie KitKat Bootloader, czy nie, to lepiej zainstalować. Nic się nie stanie, a zaoszczędzimy sobie kłopotów, jeżeli go nie zainstalujemy. Jeżeli będziemy to robili na Jelly Bean Bootloaderze, to po zakończonej instalacji wszystkiego śmignie nam logo LG na jedną sekundę i zniknie. Ekran będzie świecił na czarno. Teraz tego nie widać, ale ja byłem gapa i zapomniałem, musiałem potem na końcu instalować KitKat Bootloader. Ale żeby tego uniknąć, oczywiście najpierw instalujemy KitKat Bootloader i pozostając w recovery, instalujemy w pierwszej kolejności ROM, czyli Simple ROM, Lollipop, coś tam, zależnie od wersji, którą ściągnęliście tego ROMu. Następnie klikamy Add More Zip i Patch Aroma. Te dwie rzeczy są ściśle ze sobą powiązane, nie możemy zainstalować tylko jednej rzeczy, ponieważ to doprowadzi do śmierci naszego urządzenia, gdyż obydwa pliki ingerują w nasze partycje. No, jak wiemy, każdy telefon najlepiej zniszczyć, niszcząc partycję. Ja w międzyczasie chciałem was zachęcić do lajkowania mojego fanpage'a, czy też strony Sishard TV na Facebooku. Link do tej strony znajdziecie w opisie. Ta strona ma polepszyć komunikację między mną a wami oraz będę tam publikował informacje o najnowszych filmikach, będę się was pytał o zdanie co w kolejnych odcinkach. No i ogólnie będziemy się tam porozumiewać i komunikować. Więc teraz tak. Instalacja ROMu trwa dość długo. Ja widzicie, robię to z pendrive'a jak zwykle, bo uważam, że w tym telefonie, w którym nie ma karty pamięci, pendrive to jest jedyna słuszna opcja instalacji ROMów. Dlaczego? No już kilka razy mnie pendrive ratował. Jak na przykład ostatnio raz mi się zdarzyło, że instalowałem CyanogenModa i chciałem sobie koniecznie wyczyścić wszystko, co mam na telefonie, znaczyłem Internet Storage. No ale, że wtedy miałem CyanogenModa na tym Internal Storage, no to CyanogenMod też mi się usunął i nie miałem ani systemu, ani plików na karcie pamięci wewnętrznej. No ale dobra, nie o tym teraz. Ja, proszę was, wysyłam telefon teraz w najbliższy poniedziałek, to jest 16 marzec, na gwarancję. Także jeżeli nie zdążę do tego czasu wypuścić recenzji tego ROMu, nie miejcie mi proszę tego za złe, bo w międzyczasie będę chciał jeszcze zrobić filmik o instalacji, o przygotowaniu telefonu właśnie do oddania na naprawę gwarancyjną, czyli wyzerowania tego, co robiliśmy. Wszystkie liczniki sobie skasujemy oraz
przywrócimy telefon do stanu taki, jaki był po otworzeniu pudełka. Ok, teraz skończyła nam się instalacja ROM-u i automatycznie Aroma zechciała, abyśmy zainstalowali patch. Tutaj najważniejsze jest to, aby wybrać nasz model telefonu. W Europie jest model D802. Jeżeli kupowaliście telefon w Plusie, w Playu, w RTV Euro AGD, to zaznaczacie D802. Najlepiej jeszcze się upewnicie, czy na pewno macie ten D802. Instalacja patcha trwa bardzo krótko. Widzimy, już to się skończyło. Ja wam specjalnie nie przyspieszałem procesu instalacji, bo chciałem, żebyście zobaczyli, jak długo to się mniej więcej instaluje. Oczywiście u każdego się będzie inaczej instalowało, czy z pamięci wewnętrznej lecicie, czy z pendrive'a, to zależy wszystko od tego, z czego instalujecie i od szybkości tego czegoś. I teraz widzicie, że na KitKat Bootloaderze logo LG no raz mignęło, żeby włączyć nam, żeby zaskoczył kernel. Ale kernel zaskoczył, wtedy nie zaskoczył. Widzimy już, że to jest oficjalna bot animacja. Dioda oczywiście, dioda powiadomień oczywiście wariuje nam i gra dyskotekę. Jak zawsze, najbardziej denerwująca rzecz podczas instalacji ROM-ów. Ale musimy teraz cierpliwie czekać, bo troszeczkę sobie poczekamy, aż telefon zaskoczy i pokaże nam. No i przejdzie do konfiguracji systemu. W międzyczasie mogę wam powiedzieć, że po tygodniu używania tego ROM-u jestem dość zadowolony, no bo i ten ROM stabilny i funkcjonalny, szybki dosyć. Oj, widzimy, już nas powitał telefon po wietnamsku. Dang tu hoang dung 12 cua 129. Teraz to jest tak zwane optymalizowanie aplikacji. Czyli wszystkie aplikacje, które dało nam LG do tego ROM-u, są teraz optymalizowane pod ART. Ja to pozwolę sobie przewinąć, bo to do niczego nie prowadzi trzymanie tego wszystkiego. Widzimy, już to wszystko się kończy uruchamiać i zaraz zaskoczy nam, o proszę, to jest ekran powitalny Xin Xiao, czy jak to tam się mówi po wietnamsku. Pierwsze pole pod logiem LG to jest wybór języka, więc tam też klikamy. Widzimy, tutaj pokazały nam się już języki, szukamy oczywiście polskiego czy innego języka, zależy od waszych preferencji. Przycisk dalej. Przechodzimy do ustawień połączeń. Ja wam proponuję sieć komórkową tutaj włączyć, bo to wtedy wam je dane z waszego pakietu danych, jeżeli takowy macie. Jeżeli nie macie, to wam je po prostu pieniądze. Oczywiście wpisujemy teraz hasło do Wi-Fi, jeżeli posiadamy. Przycisk dalej. I widzimy już ekran z Androida Lollipop. Czyli przenoszenie danych po NFC z innego urządzenia, którego ja nie mam, więc nie pokażę wam, jak to działa. Dzisiaj mam tablet, ale tablet nie posiada NFC. Wpisujemy nasze konto Google. Klikamy dalej. Teraz nasz telefon poprosi o hasło. Wpisujemy hasło. Oczywiście wszystko akceptujemy. No bo jak to by było, gdybyśmy nie zaakceptowali. Telefon teraz się konfiguruje. Ja go wcześniej nie zauważyłem, ale u góry po prawej stronie macie datę w formacie angielskim, czyli PM i AM. To się tam w ustawieniach zmieniało. Ja knockcode'a nie używam, pomijam. Pasek nawigacyjny standardowy. Wybieramy naszą nazwę telefonu, pod spodem możemy wiadomość konfiguracyjną ustawić i już nas zaskakują powiadomienia. Ja powiadomienie sobie usunę, już włączyłem powiadomienia Hangouta na ten czas. Widzimy, jest to stokowy LG, stokowy ROM LG, tyle że jest to Android 5.0, wygląda on tak samo jak ten Android 4.4 i no bardziej jak ten Android 5.0 z LG G3. Jeżeli mieliście z nim jakieś zetknięcie, to wiecie już, że to wygląda wszystko dokładnie tak samo. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to na pewno dużo ładniejsza ta nakładka niż ta stokowa w G2 w Androidzie KitKat i Jelly Bean. No, przez długi czas używałem Optimusa G3, także ja jestem do tego bardzo mocno przyzwyczajony i przywiązany generalnie. Widzimy powiadomienia stricte z Androida 5.0. Jeżeli używaliście Cyanogen Moda 12 lub innego ROMu bazującego na Lollipopie, no to widzicie.
Ja tak odnosząc się do tam... Nie, no dobra, może odniosę się do tamtych ROMów AOSP w recenzji, porównamy sobie. Ja tutaj jeszcze przeprowadzam sobie moje wstępne ustawienia. Widzimy, macie teraz okazję zauważyć, ten ROM działa całkiem ładnie. Ja już mówię, używam go przez tydzień. Żaden reboot mi się nie zdarzył. Nie zdarzył mi się... Żadna zawiecha mi się nie zdarzyła. Jestem generalnie zadowolony, ale teraz widzimy, że na dole wersja oprogramowania to jest właśnie F320K, czyli to jest model koreański. Klikając na wersję systemu, oczywiście pokaże nam Lollipopa. Widzimy, to jest ta gierka od Google. Jest pasek u góry w Material Design. I co teraz? Jak widzimy tą wersję oprogramowania, to należałoby wyłączyć aktualizację OTA. Ja o tym kiedyś mówiłem w ważnej wiadomości dla posiadaczy Reload ROMu, gdyż to, jeżeli tutaj mamy ROM z wersji koreańskiej, to mówiąc tak ładnie, ucyglimy sobie telefon, jeżeli będzie jakakolwiek aktualizacja dla Koreańczyków. I to ucyglimy go tak, że ani z moją pomocą, ani z niczyją inną go nie postawicie. Będzie trzeba wtedy wymieniać płytę główną. Dlatego ja zalecam wyłączyć te aktualizacje. Jeżeli je wyłączycie i nie będziecie ich sprawdzali, nic wam się nie stanie. Aczkolwiek, jeżeli będziecie chcieli zaktualizować ROM przez te ustawienia, no to mówię, to ciekawie nie będzie, bo zainstalujemy bootloader z nie naszego telefonu, system z nie naszego telefonu. Ja nie wiem, czy w ogóle logo LG zaskoczy. Do Donut Mode na pewno się nie wbijecie, do Recovery również, także nie ma co z tym eksperymentować. Okej, ja dziękuję za obejrzenie tego odcinku. W następnym odcinku właśnie zrobię taki filmik, nowszą wersję tego, który zrobiłem rok temu, wysyłając telefon na gwarancję, bo teraz pojawiła się dużo prostsza metoda na wgranie 100 kromu i wyzerowanie licznika flashowań. Więc na dzisiaj byłoby to wszystko. Cześć, do następnego odcinka!